Szanowna Pani Marszałek, Szanowna Pani Minister, w związku z informacją o stanie lasów oraz realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości w 2015 roku pozwalam sobie zadać następujące pytanie. W przedstawionym opracowaniu w jednym z działów dotyczących zagrożenia lasów przez szkodliwe owady wymieniony został jedynie chrząszcz. Czy to oznacza, że leśnicy w Polsce nie borykali się ostatnimi czasy z koniecznością zwalczania innych owadów, tudzież słynnego ostatnio kornika drukarza? Dziękuję bardzo. Dziękuję.